Tak, ja już widziałam, że ten Simon to chyba jednak ma takie małe różki i on faktycznie jest taki trochę bad boy. Klaudia, ostatnio też było bardzo głośno o rozpadzie związku Simona i Bibi, bo tam i były zdrady, i jakieś kłótnie. Potem się trochę pogodzili. Co ty o tym w ogóle myślisz? Bo ja myślałam, że to będzie para po grób. Też tak myślałam i bardzo im kibicowałam. Szkoda, bardzo szkoda, ale... Bibi na samym początku, jak już były takie pierwsze takie znaki, że coś może pójść nie tak, ja już wiedziałam, że ten Simon to chyba jednak ma takie małe różki i on faktycznie jest taki trochę bad boy. Bibi go temperowała w programie, no ale jak pojechał do siebie do domu, do Stanów, wrócił ten stary Simon, imprezowicz, on nigdy nie ukrywał, że on wcale taki nie jest. No i niestety ta odległość gdzieś tam ich poróżniła. Próbowali, nie wyszło. No ciężko jest zbudować taki związek, chciałam powiedzieć na odległość, co prawda Simon jest nadal w Polsce, bo ja nawet nie wiem. Tak, teraz jest już w Polsce, mieszka nawet tutaj w Warszawie. Tak, no jest w Polsce, więc co prawda no, odległość nie jest już problemem. Były nawet plany wspólnego zamieszkania. Tak, ale wydaje mi się, że już tyle złego między nimi się wydarzyło. Przelało. Tak, że to ciężko potem wybaczyć sobie takie perypetie. A ty słyszałaś w ogóle o zdradzie z Moniką Kociołek? Gdzieś tam internauci coś mocno tam to wyciągnęli, słyszałam. Nagrywali telefonami. Słyszałam, niestety słyszałam. Trudne być chyba na świeczniku. No jest trudno, ale oni są absolutnie świadomi tego. Ponoszą tego konsekwencje. Dokładnie tak, więc trzeba uważać, co się robi, czego się chce, przewartościować sobie wszystko. Ale zresztą oni są młodzi, mogą, według mnie, mogą robić, co chcą. Byle byli szczęśliwi i się kiedyś w przyszłości za siebie nie wstydzili. A ty byś mogła wybaczyć komuś pocałunek? Tutaj mówię oczywiście o twoim partnerze. Wiesz co, ciężko jest postawić się w czyjejś sytuacji. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia tylko samego pocałunku, tylko całej tej otoczki, tego wszystkiego, co jest dookoła. Mi pewnie byłoby ciężko, ale nigdy nie mów nigdy.